trochę pustawo na parkingu. Mało samochodów stoi. Miejscowość za Krakowem. I w tym stoję ja. Ale zanim zobaczycie Fafika po takich szybkich, doraźnych wymianach elementów, słuchajcie, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale. Siema wszystkim, bardzo się kłania. No i z tej strony chciałem pozdrowić serdecznie serwis Kamo z miejscowości Wadlew koło Bełchatowa, dokładnie koło Drużbic. No i tam czterech panów pracuje, dwóch szwagrów, pozdrawiam. No i jeszcze dwóch tam panów. No i dzięki temu, słuchajcie, tak doraźnie, na szybko został, jak widzicie, wymieniony tutaj, wymieniona owiewka, lustro, no i rzecz jasna szyba. Tak, także to tak jest gotowe do jazdy. Słuchajcie, reszta czeka na przejazd rzeczoznawcy. Jak będzie auto stało na bazie, przyjedzie rzeczoznawca, no i wiadomo, tutaj wyceni co i jak. Do tego będzie doliczona rzecz jasna szyba, lustro, no i ta owiewka, która tam została na serwisie. Ale powiem wam szczerze, byłem tam w Wadlewie gdzieś koło 8:15, no i z zegarkiem w ręku 2 godziny było wszystko zrobione. Ten ziomek, który wymieniał mi tutaj, pozdrawiam tego kolegę, słuchajcie, ten co mi tutaj to wymieniał, głównie byłem pod wrażeniem, jak mu poszło z demontażem boczku tego wewnętrznego, z drzwi. No na momencie tam, wiadomo, że jak ktoś już to parę razy robi, no to ma obcykane, ale powiem wam, to był ekspres, nie? Cyk, 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 tam wiedział, gdzie wykręcać, co odkręcać, jak ściągać. Jak złapał za tą, wiecie, ten plastik wewnętrzny i tylko tak dwiema rękoma, jedną, drugą, i siach, do siebie, wyrwał z tych zaczepów. No tam oczywiście reszta szkieł się posypała. No i cyk, 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 tam wykręcił to mocowanie od szyby. Ja poszedłem na chwilę do toalety, jak wróciłem, to już praktycznie szyba była wstawiona w środku na prowadnicy. No i tak. Także tak to wygląda. Na momencie, powiem wam, poszło. No i co? I pytacie się mnie o nagranie z wideorejestratora. Mam to nagranie, słuchajcie, a co lepsze? Wam mówiłem, że nagranie mi się urwało w momencie, gdy ten na mnie zjeżdżał, tak? No i myślałem, że tego głównego momentu już nie zobaczę, ale jednak mi się udało to jakimś cudem z tej karty odzyskać. No i mam również moment samego uderzenia. Tylko na razie tego nie będę dodawał, poczekam na rozwój sytuacji. Wiecie, no bo tam sytuacja, tam cała ta... No jakby to powiedzieć, poczekam, czy może koleś zdecyduje się na sprawę sądową, bo to wiecie, różnie bywa. Tak mi pani policjantka powiedziała, żeby sobie zachować ten materiał w przypadku właśnie sprawy jakiejś sądowej, gdyby do czegoś takiego doszło, gdyby się tam, powiedzmy, nie przyznał, że to jednak nie on jechał, czy coś w tym rodzaju. Tak więc jeszcze się z tym wstrzymam, ale możecie dać znać w komentarzach, piszcie w komentarzu, daj nagranie z wideorejestratora, no to będę wiedział, że będę o tym pamiętał, że mam to w końcu dodać. No i myślę, że dodam, ale to jeszcze trochę tak, wiecie, no mówię, odczekam ten czas jakiś tam, jak ta sytuacja cała się tam rozwinie. Jak już będzie wszystko, wiecie, z ubezpieczenia ściągnięte, będą policzone tutaj koszty naprawy, będzie ściągnięte, tak jak mówiłem, z ubezpieczenia, no to wtedy będzie można ten materiał opublikować. Rzecz jasna, nie wiem, jak to tam prawnie wygląda, ale no chyba będę musiał zasłonić tego kogoś tablice rejestracyjne, nie? Od pojazdu. No, także tak to wygląda, kochani. Ja jadę sobie teraz do Baranowa. Tam w okolice Baranowa. Tutaj okolice Krakowa. Za Krakowem jest miejscowość Baranów, czy jakoś tak. No i tam jadę sobie z beczułką w
tamtą stronę. No. A na parkingu, jak widzicie, mówię, no jest, trochę teraz podjeżdżał ten samochód, ten agromat też przyjechał, ten przed chwileczką dosłownie przyjechał, tutaj widzicie, też porozsłaniani. Także jak ja tu przez noc stałem, to praktycznie stałem ja, tamten tam w oddali Romet. O! No i jeszcze tutaj dwie ciężarówki na tej stronie, także praktycznie pusto, ale powiem wam, fajny, zasny parking, bo tak, mamy tutaj fajną toaletę, tak, Barzas teraz będzie opowiadał o toaletach, no nie, nie do końca, chcę wam tylko pokazać to, są automaciki, tam można sobie wziąć, no zakupić kawę, czy jakieś tam słodycze, napoje, chipsy i tym podobne. No ale co najważniejsze, kochani, tu jest na tym parkingu prysznic. Darmowy prysznic, cieplutka woda leci, jak ktoś tam nie lubi zimnej. Myślę, że mało kto lubi zimną, jak akurat jak jest, no wiecie, no jak jest gorąco, to chyba jak większość z was lubię taki lodowaty prysznic, braciak na przykład nie lubi. No nie lubi, bo mówi, że wtedy ciężko mu się oddycha, go zatyka od zimnej wody. Kiedyś pamiętam też, chyba to już coś takiego miałem, ale jakoś mi to przeszło. No i co? Chmury się zbierają. Prawdopodobnie się zanosi na deszcz. A ja mam jeszcze tylko, jakbyście chcieli, takie nagranie z miejsca, w którym doszło właśnie do tego zderzenia. To mam taki właśnie materiał, jak wczoraj tamtędy przejeżdżałem, to dokładnie ująłem miejsce, w którym ten kokorzambo mi zajechał, wjechał we mnie. Wrocław 41. Siema wszystkim, Bartosz Kwania. Właśnie dojeżdżamy do miejsca. Dojeżdżamy do miejsca właśnie tutaj, o, w tym miejscu, czy leżą jakieś strzępy, bo dokładnie tutaj we mnie przy tarabaniu, ale już nic nie widać, żadnych kawałków luster ani nic w ten deseń. No a ja stanąłem tam zaraz chwilę dalej na autostradzie, się zatrzymałem, no bo no zgubiałem, co zrobić, nie, w tym przypadku nie wiedziałem, czy coś tam nie jest poluzowane. No i wtedy przyjechała tam obsługa autostrady i właśnie powiedzieli, że mam zjechać tutaj na tą zatoczkę, nie? I na tej właśnie zatoczce, do której dojeżdżamy, stałem w oczekiwaniu na przyjazd policji i radiowozu. O, tutaj na tej zatoczce sobie stałem, tu też podjechał kolega Marek pode mnie z firmy, na chwilę się szybko zatrzymał, rzucił mi taśmę izolacyjną, ponieważ tutaj nie miałem w aucie. No i co? Przyjechała policja, pospisywała i no i pojechali. Wzięli tylko, podali mi dane tego polisy sprawcy. Ja oczywiście po podaniu numeru rejestracyjnego, no i pokazaniu zapisu z wideorejestratora. No, to tyle. O, no ale jak widzicie, słuchajcie, lustro, szyba, no i ta owiewka, która była tak zrochmalona, jest to wymienione, no i jest wszystko pod kolor i elegancko. Tutaj widzicie ten plasticzek też wpadł razem z lustrem, no ale prawdopodobnie drzwi będą do wymiany, tu jest wgięte, tutaj teraz tego nie widać, ale tam jest szpara taka dosyć głęboka. No i co, te tutaj, jak to wiecie, jak przyjęło na ten stelaż, ten uchwyt od tych luster, no to wgięło boczek od drzwi, no i reszta będzie pewnie też powymieniana, czyli plastiki i drzwiczki od schowka. Dobra, kochani, tyle ode mnie w tą pogodną niedzielę. Tak się od rana było szaro, buro i ponuro, ale się troszeczkę rozpogodziło. Trochę tych chmur tutaj, jak
Wam pokazywałem, o jak widać, trochę chmur jakiś nadciąga, ale to nie wygląda na to, żeby to miało padać. Bo to jest praktycznie nad nami, są te chmury, ale nic z nich nie leci. Tu jeszcze taka ciekawostka, dwa opuszczone pojazdy stoją, już są praktycznie zarośnięte do tego stopnia, że słuchajcie, na parkingu, na tej kostce tam pod nimi już trawa wyrosła. Tu jest jeden, a tu jest drugi, koło którego właśnie ten pan stoi. Ten też jest zarośnięty, bez tablic, i jeden, i drugi. Także pewnie troszeczkę tutaj już sobie stoją. Dobra, kochani, życzę wszystkim miłej niedzieli. Mówię, przyjdzie czas, to wam dodam to nagranie z wideorejestratora i zobaczycie, jak to sobie wyglądało. Pewnie zaraz poleci to na StopCam. Tak jest. Także tyle ode mnie. Bardzo się kłanią. Okej. Oczywiście, jak materiał się spodoba, kliknij lajkiersa i zostaw komentarz dla zasięgu. I dowalcie temu chłopu z subokrętem, bo sam się o to prosi, no i na to zasługuje. A co? A jak? No oczywiście, że tak. Co za chłop? Tak więc zamykamy te drzwi. Brawo! 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 Brawo!